Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Temperatura lokalnie znowu przekroczy 35 stopni. Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na szczegółowe informacje pogodowe. Upalnie będzie od jutra do piątku. W weekend natomiast pogoda diametralnie się zmieni, bo będzie zdecydowanie chłodniej, miejscami poniżej 20 stopni i pojawią się również opady deszczu. Jutro prawie nigdzie padać nie powinno, jedynie w Tatrach i na Podhalu, mimo ładnej pogody w ciągu dnia, może słabo pokropić. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 33 w zachodniej części Polski. A teraz spójrzmy na mapy regionu. Noc zapowiada się pogodnie, bez opadów i dość ciepło, z temperaturą od 15 stopni w Kłodzku do 18 w Legnicy i we Wrocławiu. I jutro piękny dzień się zapowiada, od rana dużo słońca, bezchmurne niebo w wielu miejscach na Dolnym Śląsku i wszędzie gorąco. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni w Kłodzku do maksymalnie 31 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hektopaskali, wiatr z kierunków południowych słaby, biometr korzystny i warunki drogowe oczywiście dobre. I na dziś o pogodzie to już wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.